Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Uwaga, coś co się okazało poza nagraniem i jednocześnie coś co złapałem sobie dopiero przed chwilą, jak tutaj szukałem tego. Uwaga, jest przy tym miejscu łaski opcja porozmawiać z miniaturą Rani, tak więc zobaczmy czy coś to da, no bo trochę to mnie zaintrygowało. Zobaczmy, czy to będzie prowadziło jakoś do tego pierścienia, który może nam odblokować przejście za bossem z poprzedniego odcinka. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Czekaj, co? Jak splamiłem? No byłem po prostu ciekawy. Dobra, to już się powtarza. Nie byłem nieposłuszny. Byłem ciekawski. Dobra, tu nic nie ma, ale... Gdzie to było? O, basen wodospadu właśnie. Gdzieś obok tego widziałem, że ma być. Chyba walka z tym bossem. Znaczy bossem, z tym przeciwnikiem. Tylko w sumie nie wiem, czy to jest jakiś... Mroczny duch, który mnie zaatakuje, czy to jest jakiś po prostu przeciwnik, którego mam pokonać? Zobaczymy. Bo raczej nie chodzi o bazyliszki, nie? Bo one akurat z cieniami to mają niewiele wspólnego. Dobra, widzę, że to podbrzusze to jest ich czuły punkt, bo tam bije najwięcej. Tylko niestety nie mogę cały czas czekać tylko i wyłącznie na to, aż się nadmą, żebym mógł łaskawie ich ustrzelić. Oho! Czyli cień z... Tell the two fingers that Rani the Witch cometh to rend thy flesh with a fateful wound, ne'er to heal. Ej, zaraz, to nie jest Blight? I to jest Blight chyba, nie? Tak wygląda. Au. No. Wow, ej! Co jest? Co mi tak zesłało HP? Ale się kurde, pierwsze mi się przyciski zrobiłem zamiast kontry. No ej, no zrobiłem unik przecież. Zamiast kontry to chciałem zrobić. To chciałem robić paradę i dostałem tylko popyski. Ale za mniej oczywiście. Chociaż mogłem dostać. Nie dostać w ogóle. Dzięki temu. Dzięki dobrze wyczutemu blokowi zrobiłem po prostu parady. Flaszkę. No ej, podniosłem. No podniosłem tarczę dopiero, no kurwa! Mi to irytuje! Ja podnoszę tarczę, a gra ma to wyjebane. No. Dobra, no nie wiem, czy to było takie worf, no ale niech będzie. Dobra. Beautifully fought. My thanks. 'Twas more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. O! Porzucony klucz do skrzyni.
Pokaż mi to. Klucze, klucze. No. To ten chyba? Tak. Klucz do skrzyni skarbów karyjskich księżniczek. Klucz porzucony przez księżycową księżniczkę Rani wraz z jej ciałem. Otwiera skrzynię skarbów przekazywaną kolejnym karyjskim księżniczkom. Podobno znajduje się w wielkiej bibliotece Rei Lugari wraz z matką Rani Renalą. Właśnie, kurde, o tym zapomniałem. Nie byłem jeszcze w tych archiwach. Ani z wami, ani samemu, więc wypadałoby to nadrobić. No ale... No, na razie nie mam co na to liczyć. Znaczy, tfu. Nie w tym odcinku. Być może, ale kto wie, może jednak przejdziemy się, jeśli zajmie to odpowiednio mało czasu, to co teraz robię. Ale właśnie, zanim polecimy dojść do Akademii, to lećmy do tego. Lećmy do Idziego. Bo jestem też trochę ciekaw, gdzie wcięło Blajda. Bo go dłuższego czasu nie widziałem. Czekaj, nie tu. Tutaj. Jakby był i znikł. No mówię, trochę wątpię, że to przed chwilą to był Blight. No bo po pierwsze to był tylko mroczny, jakiś mroczny duch, po drugie... No Blight, z tego co widzieliśmy, nie używał zaklęć ani buffów mrocznego, czy mrocznego, czarnego płomienia. Well, my fellow, as war comes, Lady Rani along the dark path. Now, Lady, I pray that you... Okej, no nie pogadamy za bardzo. Czekaj, czy Renala w ogóle coś powie. A propos tego, co przed chwilą się zrobiliśmy, no i że pokonaliśmy tego Astela całego. Aha, nic. Okej. To nie powiem, jestem troszkę zawiedziony. Właśnie szukałem, gdzie jest ta skrzynia. To jest ta chyba. Jap. Oho, jakiś legendarny przedmiot. Pierścień Ciemnego Księżyca i to jest kluczowy przedmiot. Zobaczmy. Ty! Jezu, nie! Serio! Nie! Jezu, nie wierzę, że mam cały czas runy Radana bez błogosławieństwa! Boska wieża Kaelid! O Jezu! Ile ja już z tym runem tak chodzę? O fuck! Ej, ale ja się teraz debilem to czuję! Ej, no to ten run trzeba aktywować i to jak najszybciej! Miniatura Rani nie odpowiada. Chłód zniknął, teraz Alek sprawia wrażenie pustej skorupy. Pierścień Ciemnego Księżyca. Pierścień z ołowianym księżycem w pełni. To symbol przysięgi zimna. Podobno księżycowa księżniczka Rani podarowała go małżonkowi. Rani jest niebianką, co oznacza, że jej małżonkowi przysługuje tytuł władcy. Po wewnętrznej stronie wygrawerowano ostrzeżenie. Kimkolwiek jesteś, nie zabieraj stąd kręgu. Niech samotność poza nocą będzie tylko moja. Ciekawe. Dobra, ale nie, sorry. Lecimy do tej bieży. Niepogrobno, Kaelid. Tutaj mam nawet specjalnie ognisko, ale... Ja pierdolę, nawet nie wiecie, jak ciężko było tu kurwa wejść. Ja tu zginęłem chyba 3 razy, próbując po prostu wejść na tą pieprzoną wieżę. Ale co ciekawe, to jest napisane, że to jest środek, a nie szczyt. Więc pytanie, czy przyjdzie mi tu z czymś jeszcze walczyć, czy po prostu mam... taką nagrodę dla siebie, nie? Będę miał tutaj gdzieś normalnie windę po prostu. Póki co mamy po prostu przejście. Nie, dobra, jest winda. Okej. Okay. No to szybko z tym pójdzie. Na górę w takim razie. Na górze też powinna być w ogóle w sumie... Znaczy powinna, powinno być kolejne miejsce łaski. No i dzięki temu będę mógł sobie mieć kolejnego save'a. Ale pytanie, co będzie dawał ten run Radana w ogóle, nie? Jakoś wzmacniał siłę grawitacji? Wzmacniał po prostu siłę? Wzmacniał bloki? Jakby, nie wiem czego się mogę spodziewać po Radanie. No już mi się to nie podoba, nie? Dobra, błagam, niech tu będzie po prostu wejście na górę i nic. Nic więcej, niech tu nie będzie jakiejś walki. Co, wejdę? Wejdę, dobra. No to zwróćmy runowi moc. W
Wielki run Radana. Przywrócono wielki run. Super. A on stał, dobra, tak mi się skąd spadł, nie? Ale dobra, musiał pewnie z tych palców zaskoczyć, tylko tak po prostu się akurat pojawił. Dobra, to zobaczmy ten run. Co daje? Wielki run Radana. Zwiększa maksymalne zdrowie, punkty skupiania i energię. Zajebiste. Zajebiste. Tylko szkoda, że nie mam, nie mogę tego teraz użyć. Ale ten run z chęcią sobie wyposażę. Przy miejscu łaski. Dobra, Astel. Zakładam, że dzięki temu pierścieni mogę właśnie teraz przejść przez to... nomen omen przejście. Jap, dokładnie, nie ma już mgły. Czy tam nie ma pieczęci, która blokuje przejście. No jedno wychodzi. Nie sortuj skrzynię, tylko wielkie runy. Wielki run Morgota zmieniamy na wielki run. Run Radana. No i dziękuję bardzo. Czy ja chcę jakieś porządki tutaj zrobić? Szczerze, przydałoby się trochę. Dobra, na pewno muszę te wszystkie wizerunki pochować, bo dopóki ich nie rozmnożę, to nie ma sensu, żebym je tutaj nosił. Tutaj runy, no dopóki nie wykorzystuję do tego, nie wykorzystuję ich do upgrade'ów, no też mogą być. Odłamki szkła są raczej useless, więc mogę też to schować, to jest bezużyteczne. Tego rzadko używam, ale niech jest. Tutaj te smary mogą być, chociaż nie powiem, wolałbym mieć trochę lepszy ten. W ogóle, takie moje pytanie, czemu ja mogę zrobić ten smar albo taki ze sznurkiem, ale nie mogę tego smaru przerobić na taki ze sznurkiem? To jest strasznie dziwne. Dobra, to mogę schować. W ogóle tu miałem kajdany Margita i nie wykorzystałem ich w trakcie walki z nim. To trzeba już być po prostu idiotą, nie? Żeby takie coś odjebać. Dobra, te garnki muszę powykorzystywać, żeby mi wróciły, żebym mógł tworzyć nowe. Tutaj zwiększa liczbę zdobywanych run. Mogę schować. Krewetka zostaje, pierogi mogę schować. Albo dobra, czekaj, nie, te pierogi niech zostaną, te trzy w sumie. Całą tę żywność mogę sobie zostawić, bo w sumie wystarczy, że to mogę to albo a sprzedać, albo mogę to po prostu zjeść. Też to fajnie usunie. Wszelakie te. Dobra, na razie meduzę mogę schować. Już nie będę jej raczej wykorzystywał. Tego rycerza dalej nie testowałem, a przydałoby się, bo jestem ciekaw, czy będzie lepszy od Lateny. Tutaj to raczej nie mam czego brać, bo tu mam tylko rzeczy, które po prostu się już nie mieszczą w moim ekwipunku. Właśnie, muszę zobaczyć, czy mogę też te. Czy mogę podnieść flaszki. Tutaj wszystko spoko. Tutaj tak, żołądko skorpiona. Niestety nie mogę tego ulepszyć bardziej, ale no mówię. Prędzej czy później ulepszymy. Na razie to oczywiście chowam. Miecz zimna zostaje, kieł zostaje. Ostrze ze smoczych łusek też jest bronią specjalną, więc nie mogę tego ulepszyć bardziej, ale już zadaję nawet spoko obrażenia. Kto wie, może finalnie będzie lepszy od Nagakiby nawet. No oczywiście, abstrahując od tego, że Nagakiba dodatkowo jeszcze nakłada krwawienie, no ale niestety. Na to ostrze nie mogę nałożyć możliwości, aby to wykrwawiało, czy tam nakładało krwawienie. Tutaj, dobra, tą glewię mogę schować, bo ta jest na sprzedaż. Że dobra, nie, obie schowam, potem będę sprzedawał. I wtedy zrobię sobie porządki. Dobra, jak to wygląda tutaj z tymi pieczęciami? Wszystko na tyle, na ile mogłem. Na upartego z smoczą komunię mógłbym jeszcze bardziej ulepszyć, no ale to może też poczekać. Karyjskie berło królewskie. No to bym chciał używać, no ale żeby to używać, to musiałbym jeszcze podnieść sobie o kilka punktów inteligencję. I nie tylko, bo tam też są fajne zaklęcia, które chciałbym wykorzystywać. Tutaj płonące bełty. Mówię, tych bełtów ja mam w pizdu, nie? To są bełty, które albo ja kupiłem, albo gdzieś poznajdowałem. Ale przez to, że praktycznie nie wykorzystuję kuszy, no to nie mam tych bełtów. Mogę jakieś w ogóle zabrać? Czy to jest wszystko na full? Nie, wszystko jest na full. Dobra. Tutaj dalej jest porządek. Dobra. I zobaczmy. Butelki, dodaj ładunek. Nie, potrzebuję 5 nasion. Dobra. Nie sprawdzam wzmocnienia, no bo do wzmocnienia potrzebuję tego kielicha, czy tam
łezki, czy jak tam się nazywało, ale chyba to była błogosławiona łza, jeśli dobrze pamiętam. No ale w obu przypadkach jest ten sam efekt, mianowicie nie stać mnie, tylko nie mam. Dobra, no w przypadku, no to w sumie nie stać też mnie, też trochę pasuje, że nie stać mnie na ulepszenie tego. Ale bardziej chodzi mi o to, że po prostu nie mam składników, żeby to ulepszyć, nie? Brakuje mi jednego nasiona i po prostu brakuje mi tego kieliszka, nie? Ale jeśli trafimy tu, gdzie myślę, że trafimy, czyli właśnie tutaj, to tu jest taki ala kościół i wydaje mi się, że tutaj może też być właśnie ten. Może być kieliszek. Ołtarz blasku księżyca. Nice. Okej, jest miejsce łaski na szczęście, więc nie będzie problemów z powrotami. No, ładnie to wygląda. Czy to jest ten... Nie, myślałem, że to jest ten buff, kurde, ale nie, to jest tylko śnieg pada. Myślałem, że to jest ten buff na tego. Myślałem, że to jest ten buff na więcej run. No niestety nie. Co mamy tutaj? Jarzębinę. Mogę coś tam pozbierać. Nie potrzebuję, ale mogę. Dobra, mogę już na szczęście przesłać strugę, więc mogę też szybciej się przemieszczać. Więc lecimy. Oprama krwi. Ciekawe od czego. No wy se chyba żarty stroicie! Szybko, szybko, szybko! Szybko zmieniaj. Tu. I... tu. Dobra, zejdź. Naelektryzuj. Dwie łapy i jazda. No nie! Fuck you! Co za chuj! Jezu, dlaczego nie mogę przez ogień po prostu przeskoczyć i dostać damage'a za skakanie w niego? Czemu to musi mnie odrzucać, jakbym dostał w pysk jakąś wielką maczugą? Dobra, jest jakiś dzik. Myślałem, że ja ominąłem, ja się przed chwilą minąłem, nie? Ale to na szczęście był zwykły przeciwnik, zwykłe zwierzę. Ale nie powiem, ostatnie co chciałem tu zobaczyć to jest chyba właśnie ten smok. Ale wyjaśniło się w sumie, gdzie wyparował po ostatniej walce z nim. Oczywiście. Kurde, prawie! Jeszcze raz, znaczy jeszcze raz. Flaszki, ale jeszcze raz też. Bo go nie? No! Serio, ja go nie trafiłem, ale on mnie trafił tym cięciem. Zaczekaj, regen tego, regen staminy. I leci! Dobra, nie wiem, co on zaatakował, ale no jestem wdzięczny, że nie mnie. Leci! Jezu, no wejdzie mu to krwawienie w końcu, czy nie? Nie no, nie wierzę, że to jeszcze zaliczyło. Co to jest? O, takieś cwany! What the... Ej, co? Czy on sobie właśnie przysłał do pyska wielki błyskamienny miecz? Ale udało się uniknąć. Za drugi razem go zrobię. I leci. No kurde, minimalnie za wcześnie. Atakuj, atakuj. Już krwawienie nie wejdzie, bo już mu pewnie zeszło, no ale trudno.
Zabiję go za drugim podejściem. Dobra, mam teraz chwilę czasu na elektryzację ponownie broń. Dobra, to było mega ryzykowne, że tak stałem i liczyłem, że na tyle będę miał tych iframesów, chyba to było po angielsku, ale chodzi mi o klatki, chodzi mi oczywiście o klatki nieśmiertelności, że nie zabije mnie ten ogień. I leci. On widzę, atakuje jakieś losowe rzeczy po prostu. Nie. Dawaj tą. Lecz się tym. Dobra, nie, muszę zrezygnować z ostrza Eleonory. Potrzebuję jednej broni teraz. Jedna broń i tarcza. Muszę mieć to leczenie w drugiej ręce. Nie wiem, czy na strudze nie byłoby lepiej go pokonać, no ale... No jednak jest to trochę mało miejsca. Ha, dobrze, ogień nie przenika przez te. Dobrze. Ha, nie dam się złapać dwa razy na to samo. Jeden strzał, Jezu, jeden strzał, nie dam się złapać drugi raz tak samo. I gin! Jest! Wielki wróg pokonany, wypijam za twoją porażkę. Serce smoka aż 3 i księżycowe ostrze Aduli. Ładnie. Tutaj jeszcze mogę topić. No i pięknie. Byłeś godnym przeciwnikiem. No, w jakimś stopniu. Dobra. A bo sobie czekaj właśnie, przejdźmy sobie teraz do tej katamy. W sumie ciekawe, czy ten specjal tej broni robiłby na nim jakieś wrażenie. Ona i miejsce łaski. Katedra Manus Celes. Odłamek światła gwiazd, ładnie. Już bym mógł z Deluvisa wykupić tego kolejnego papeta, ale nie mam zamiaru, słabe są strasznie te papety. Chociaż w sumie... Jak tyle tego pozdobywałem, no to czemu nie? To jest strasznie tego tu dużo. Dobra, no niestety nie widzę posągu Mariki, czyli niestety nie będzie możliwości znalezienia tego kielicha. Trudno. Ale dla samych tych odłamków, to myślę warto było tu przyjść. Okej, coś jeszcze? Dobra, tutaj jak będę biegł dalej, no to... W sumie nie zajdę nigdzie tak naprawdę. Co my tutaj? Większy teren do zbadania. Tutaj zejdę niżej, to pójdę tu i trafię w końcu do tego ołtarza. Tu mogę zejść ewentualnie jeszcze niżej. O, i tu mamy właśnie dwie rzeczy. Tu jest jedna rzecz do sprawdzenia. I tu jest przejście też do sprawdzenia. No i tutaj to takie ruiny, ale to może być akurat coś... niezwiązanego w ogóle z tym miejscem, ale oczywiście miejsce łaski sobie tutaj odkryję. Nie po to pokonałem chędożonego smoka, żeby teraz tego nie odkryć. Więc dotknij łaski i odpocznij. Okej, z Lalką Rani nie mogę porozmawiać. Ani nic takiego. O, tu w ogóle ominąłem, widzę jeszcze chyba jeden ten... Jeszcze to jedno światło gwiazd. Ładnie. O, chyba ktoś trochę się pośpieszył ze skokiem. Sądząc po tym. Dobra, poproszę o trochę światła, no bo jednak chuja tu widać.
Gdzie my, kurde, schodzimy? Też może inaczej, gdzie ja w sumie idę, nie? Mówię my jako, mówię trochę my jako ja. O kurwa. O kurwa, no nieźle. Rani i chyba martwe palce. Widać, zrobiła dobry użytek z tego ostrza, które dla niej zdobyłem. Załóż pierścień. Okej, okay, ale czemu ona tak stoi, nic, czy stoi, siedzi, nic nie robi? W ogóle czemu ktoś na jej głowie, kurde, zostawił wiadomość? No come on. Uuu, cutscenka cała. Ładnie. To jest trochę zabawne, bo zakładamy jej pierścień, czyli poniekąd chyba oświadczamy się jej w jakimś stopniu, mając na sobie zbroję jej brata. O! Okej, okay. Gdzie ją wcięło? A, okej, okay. Dobra, jest tutaj. Czyli, dobra, zakładam, że to jej ciało tutaj, samo bez tego stroju, po prostu przeniosło się z powrotem do wieży, zabrała sobie ciuszki i wróciła. Dzień dobry. So, it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Okay. O, ty zostawiła. Wielki miecz ciemnego księżyca. No, oczywiście. Kogo innego jak nie Uranie mogliśmy zdobyć ikonę gier From Software tak naprawdę. To jest miecz blasku księżyca, czy tam miecz w ogóle księżyca, to jest miecz, który pojawia się literalnie w każdej grze od From Software. W każdej. W każdej części da się go znaleźć. Znaczy części, w każdej grze da się znaleźć ten miecz. Wielki miecz powoduje nagromadzenie mrozu. Wielki miecz księżyca, który zgodnie z odwieczną tradycją karyjska królowa podarowała małżonkowi. Jeden z legendarnych oręży. Znakiem Rani jest księżyc w pełni, zimny i ołowiany, a ten miecz to tylko promień jego światła. Unikalna umiejętność, wielki miecz światła księżyca. Unieś miecz, by skąpał się w świetle mrocznego księżyca. Czasowo zwiększa moc magicznego ataku i daje ostrzu moc mrozu. Ładowane ataki uwalniają wybuchy światła księżyca. Wiadomo, oczywiście muszę to trzymać oburącz. O? Może? Co? Nie, załóż mi to. Czekaj. To... Przecież to muszę trzymać... Nie, ten trigger wciskałem. Okej. No, bardzo fajnie. Działa, widzę, podobnie jak w DS-ach 2. Też tam ten miecz tak działał. Z tą różnicą, że w tej części oczywiście ta broń się aż tak szybko nie psuje. Wróć poprawka, ta broń się w ogóle nie psują, więc mogę spamić tak naprawdę tym atakiem, ile tylko będę chciał. Nie tak jak właśnie w DS-ach. Po prostu w DS-ach. Ale bardziej w DS-ach 2, gdzie właśnie... Używanie tych specjali niestety niszczyło broń, co sprawiało, że
nawet jeśli specjal był zajebisty, no to trzeba było się obejść smakiem, jeśli nie chciało się szybko w danej broni stracić. Bądź często jej naprawiać. Dobra, na konia. Zobaczmy jeszcze tutaj. Tutaj. I tutaj. Te trzy miejsca. Zobaczmy, czy coś ciekawego tu znajdziemy. 200 tysięcy run mam prawie przy sobie. Dużo. W ogóle, czy ja serio nie mogę strugą stratować tych ptaków? Ja czuję, że struga jest widmowym wierzchowcem, no ale to tak trochę dziwnie wygląda. I dobra, mamy ruiny, które widziałem już w trakcie walki z tym smokiem. Zobaczmy, czy tutaj kryje coś ciekawego. Ruiny księżycowego ludu. Okej, chyba jakieś pułapki się tu szykują, widzę. O, witam. Trochę się nie widzieliśmy. Na szczęście nie mają, nie biją ani dużo, ani jakoś mega dużo run też nie mają, więc są to takimi po prostu wypchaczami skarpety. Jakoś tak się to mówiło, stalking staffer, nie? Czy teraz ja coś albo źle myślę, albo źle tłumaczę? I się w sumie obierzę, czy są bardzo możliwe. Chwiat z motorstnicy, nic więcej. Tu jest? Aha, nic. Okej. Dobra, ale w serio nic tu nie ma? Zazwyczaj w ruinach coś się da znaleźć. A nie, dobra, to jest po prostu typ martwy. Łuk runiczny. Okej. Spoko rzecz. Jakby co, nie będę teraz tego triggerował, no bo nie zaryzykuję faktu, że mogę zaraz ten łuk stracić, nie? Czy raczej błogosławieństwo runu mogę stracić, bo bardziej o to mi tu chodzi. Dobra, i co, jakieś przejście dalej? W sensie pod ziemię albo coś? Czy to był materiał? Co, kamień? Czy co? Dobra, no to chyba wszystko. Tylko ten łuk runiczny tu był. To, lecimy dalej. Dobra, muszę odbić bardziej na zachód. Muszę pamiętać, że to nie są polskie litery, to są angielskie litery od nazw kierunków. Północ, południe, wschód, zachód. Tylko muszę też bardziej lecieć w lewo, no bo jak polecę centralnie do tej dwójki, no to jest duża szansa, że spadnę z jakiejś dużej wysokości. I jak wiadomo, się zabiję. Okej, są żółwiki. O, kolejne więzienie się szykuje. Ciekawe. Wieczne więzienie przywódcy. Tak, wejdź do więzienia. Dobra. Dobra, mam full, widzę flaszek, ale oczywiście podleczymy się tym. Tylko jako iż nie znam tego typa, no to może lepiej nie testować na nim ledwo stegowanej broni, więc weźmy coś sprawdzonego. Na przykład kieł rycerza, przeprośmy się z nim, bo trochę go nie używałem. Alekto, przywódczyni czarnych noży! Proszę, proszę, czyżbym miał dostać drugi amulet czarnych noży? Tym razem leczenie zakryty? Chciałoby się, co? No i patrzcie, teraz... Dobra, teraz sobie nie wiem, czy to się nie nałożyły cyferki na siebie. Musimy to zrobić jeszcze raz. No. Poczekajmy chwilę. Dobra.
A nie, 1003, 1000, dobra. To jednak bije tylko lekko więcej. No ale Stilo bije więcej. Czemu Poisberg jest bardziej... Lecz się, lecz się, lecz się. Czemu Poisberg bije więcej damage'a niż Backstab? Mhm, zajebiście. Ja robiący unik, gra mająca totalnie w dupie. Dobra, daj, potrzebuję chwili, żeby się podleczyć. Wolałbym oczywiście... inkantacją. No, serio, akurat to się nie policzyło do iframesów. Dobra, to na szczęście już tak. Okej. Ładnie. Dlatego się nie dało tak zablokować. No jak? Czemu w ogóle próbuję robić kontrę po bloku, widząc, że ona odskakuje? I jakby jeszcze backstab wszedł, to byłoby zajebiście, no ale niestety. Dobra, wzajemne trafienie, powiedzmy, że remis. A, nie ma! Nie ma tak łatwo. Dobra, bardzo ona mnie trafiła. No. Atakujesz? Jak ja kurwa nie trafiłem? Ponownie jakby szedł Baxa, byłoby super, no ale niestety nie miałem szczęścia. Dobrze. Kurde, w ostatniej chwili, no. Dobra. No. Cyk. Chwyt! No! Zrobiłem unik! Dobra, ponownie leczymy się inkantacją. Nie da się trafić? Kurde, akurat iframesy nie weszły. Okej, to był fuks! Bo ich totalnie nie widziałem. Jedna flaszka. Dobra, już wolałem wykorzystać to. Okej. Jest! Od przodu. Jedna flacha. Nik. Dobrze. Unik! Zrobiłem unik! Dobrze idzie. Tylko nie zapeszyć, będzie dobrze. 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 Dobra, to było idiotyczne. Jest! Jeden strzał jeszcze powinno być po niej. I to idealnie jeszcze w dwóch rękach katana miałem. Super. Tisze, czarny nóż. Czemu proch? Jakby jeszcze raz poważnie pytam, dlaczego proch? Myślałem, że broń może zdobędę, a nie prochy. Jakby autentycznie prochy to jest ostatnia rzecz, jaką ja chyba chcę zdobywać w tej grze. Tutaj jak na złość nie ma też nigdzie tego gówna, które pozwalałoby mi jako ze sobie strugą tak po prostu skoczyć, ale spróbujmy tutaj. No i proszę bardzo. Udało się. Za pierwszym razem. Szkoda, że sam tutaj nie spadłem za pierwszy razem w taki sposób, no ale już trudno. Zobaczmy, co się tu kryje. O! O! Ja pierdolę!
Kurwa, jak się wystraszyłem! Ty skurwysynu! Skąd on się tu kurwa wziął? Czego jeszcze? Dobra. Nie, nie, nie! No kurwa mać! Ja pierdolę, nie dość, że mnie kurwa straszy, to jeszcze... To jeszcze nie da nie na konia wejść, żeby go zajebać porządnie. Jezu, czemu tam nie ma miejsca łaski gdzieś na dole? Ja ciągle muszę wracać kurwa tutaj stąd. Wróć, muszę ciągle tam wracać stąd. No więc chyba kurwa... Wy sobie chyba kurwa kpicie. Kolejny smok? Jeszcze jeden? Co to są? Co to jest kurwa? Smocze kurhany wersja kurwa 0.1? Nie, ja kurwa nie wierzę to, co przed chwilą zobaczyłem. Zeskoczyłeś i dotknąłeś ziemi. Sunąłeś po nowym, a dostałeś full damage? Z ciekawości, ten wilk w ogóle tam gdzieś kurwa jest widoczny? Czy on tak wypierdala totalnie z dupy nagle skąd, gdziekolwiek? A może zamiast na koniu, to po prostu zeskoczę jak człowiek z rozpędu. Jak się rozpędzę i skoczę, powinienem trafić w to, a bynajmniej sobie znegować obrażenia, bo wiadomo, jak dotknę nowego, to jest nowy teren liczony do upadku. Jak z rozpędu polecę, powinienem móc wskoczyć na tyle, żeby przeżyć. Wy chyba kurwa kpicie teraz ze mnie. Co to miało być? Zeskoczyłem, trafiłem w ziemię, zjeżdżam po ziemi, dostaję full damage od kurwa urwiska. Zobaczmy je, to będzie tutaj, tak. Księżycowe ostrze Aduli, zamaszyste cięcie i wystrzelenie pocisku z zimnym ostrzem. Czar Aduli, błysk kamiennego smoka, przyzywa wielki miecz magii, wielki miecz magii zimna, a następnie zadaje zamaszysty cios wystrzeliwujący mroźny pocisk w kształcie ostrza. Ten czar można stosować wielokrotnie, a Dula, pożeracz czarodziejów, został pokonany przez Rani, po czym złożył przysięgę jej mrocznemu księżycowi. Aha, to skoro on był po stronie Rani i ja też jestem po stronie Rani, to z jakiej paki ten smok mnie kurwa atakował? No fucking clue. No dobra, obczajmy jeszcze katedrę, czy tam kościół smoczej komunii. Nie tutaj, to było wyżej. To było tu. Zobaczmy, czy to się też, czy to też zależy, czy ja przy tym będę kościele, czy będę musiał iść do tego w Kaelid. Czy odblokować sobie nowe moce. Wiem, że jeszcze tam nie mam informacji o nowych, ale zobaczmy. Dobra, mam na razie 4. Tutaj mam tylko te podstawowe. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w Kaelid. A nawet to, że w Kaelid jest kurde więcej tych speli, ma sens, no bo jakby niedaleko stąd są smocze kurhany, więc... Ma to też w miarę sens, że tutaj możemy się więcej nauczyć tych zaklęć, czy tam inkantacji smoczej komunii. Zobaczmy... No, poza tą rozkładem Exekesa nie ma nic, no ale oczywiście też go sobie wezmę. Kolejne serca skonsumowane, no i pięknie. W ogóle muszę sobie też gdzieś sprawdzić, czy ja mam te oczy, takie a nie inne, od momentu zjedzenia pierwszego serca, czy dopiero po zjedzeniu iluś serc te oczy się w taki sposób zmieniają. Bo tego nadal nie wiem. Ale dobra, czyli tak. W Kaelid mamy wszystko załatwione. Ewentualnie do Guranka muszę wracać z kolejnymi
tymi, może nie ponurymi, tylko morowymi korzeniami, no ale aktualnie nie posiadam żadnej ilości tych korzeni. Być może tutaj gdzieś kawałek dalej znajdę. No i oczywiście też tutaj w tych dwóch miejscach. A ty właśnie, czekaj, jeszcze coś. Cztery dzwonnice, pokaż mi to. Czy ja nie mam jakiegoś klucza, który umożliwiłby mi otwarcie dwóch kolejnych tych dzwonnic? Tutaj mam jeszcze skrzynię. Zobaczmy, jeden mam otwarty i on mnie przeniósł... No, na sam początek gry, czyli w sumie wtedy zmarnowałem tę opcję. To jest chyba to, co nie? Urwisko oczekiwania, dokładnie. Czy ja nie zdobyłem już jakiegoś momentu, jakiegoś tego kolejnego specjalnego klucza, który umożliwiłby mi otwarcie kolejnego portalu? Dłużej? Nie mam niestety. Te niszczące ziemię, no i jeszcze gdzieś ta jedna dzwonnica została. Chyba tutaj akurat się zminąłem. Ale niestety nie posiadam żadnego z tych kluczyków. Dobra, wioska. W ogóle ta wioska mogła być jakoś lepiej oznaczona, tylko jakąś strzałką, że to jest niżej, nie? Bo to jest trochę mylące. Dobra, no to czekajcie. Tu sobie zrobię oznaczenie. Że mam iść najpierw w tę stronę, potem jakoś spróbuję znaleźć drogę na powrót. Po terenie mi się nie chce wracać, no ale dobra. Polecę tak czy siak. Z tymi smokami też myślę poza odcinkiem zawalczę, bo trochę krwawienia wystarczy, żeby się ich pozbyć. Dzięki strzałom i bełtom. No akurat bełtów mam właśnie dużo. Właśnie nie wiem, czy co lepsze, czy strzały, czy bełty, więc będę wykorzystywał pewnie, myślę, na przemian. Albo łuk, albo kuszę. Jeszcze zobaczę. No, ale dobra. Ode mnie w tym odcinku to tyle. Długi był. Mam nadzieję, że zejdę poniżej godziny po cięciach. Szczerą nadzieję. No, jak nie, no po prostu podzielę go na dwa i zobaczycie sobie taki dłuższy odcinek po prostu w dwóch częściach. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!